Piotry, ty, uwielbiam twoje poczucie humoru, ale ty naprawdę kiedyś trafisz do piekła za te wszystkie żarty. Nie będziesz się tam nudził? Szczerze mówiąc, to ja już jestem w piekle, żeby się trochę zaklimatyzować. Powiem szczerze, nie jest źle. Chodzimy sobie na czarze, opowiadamy zwyrodniałe żarty, teraz piekę kiełbaskę z własnego penisa. Nie, chyba to nie jest pisane. Jestem bardziej skomplikowany. Jedno to życie nam jest przypisane. Pierwszą połowę dawno zmarnowałem. Pisz tutaj palisz, walisz jak polane. Po mordach się bić, wyrywać gdzieś panny. Kim tak jak chciałem, to takim się stałem. Sam siebie ja nie pamiętam. Witam. Tak bardzo polubiliście serial Septagon, że nie mogę pozostać na te sympatie obojętne. Dziś jednak sprawę poprowadzi dwóch innych detektywów. Zapraszam. Sprawę poprowadzili detektywi Marta Keller-Ruda oraz Marcin Doman-Szef. Mroczne zakamarki internetu i chore pragnienia. To wyróżniało sprawę, z którą przyszło nam się zmierzyć kilka miesięcy temu. Hej, chciałaś nie wiąż te węzły na przegubach, demet! Minęło 12 sekund odcinka, a już poznaliśmy psychopatę, który terroryzuje ofiary swoją... Perfect pronunciation? Demet? Bardzo dobrze! Może wreszcie nauczymy się czegoś pożytecznego! Sądzę. Nie dam rady, to już chyba będzie dla niej za dużo. Zostaną jej ślady. Listen, punk. Masz robić, co mówimy. Bo inaczej twój stary jest skończony. Rozumiesz? You understand me? You understand? Understand? John. Hey. John, kochanie. Spokojnie. Kuba jest mądry. Zrobi wszystko tak, jak trzeba. To nasz mały profesjonalista, prawda, Kubuś? Zgłosił się do nas Henry Glasson, miejski radny i tata 17-letniego Kuby. Od tygodnia jego syn dziwnie się zachowywał. Ja się nie dziwię, skoro korki z Angola daje mu Patrick Bateman. Jestem co najmniej zaintrygowany. Samotny ojciec nie miał pojęcia, co się dzieje w życiu nastolatka. A działo się bardzo wiele i bardzo źle. Detektywi Septagonu przyjechali do cichej dzielnicy, gdzie mieszkał ich klient Henry Glasson. Znanemu radnemu zależało przede wszystkim na dyskrecji. Chciałbym pewne zasady ustalić. Po pierwsze, chciałbym, żeby to było w tajemnicy wszystko. Na moim stanowisku nie chciałbym, żeby jakiekolwiek plotki się rozeszły. No to zrozumiałe. Proszę powiedzieć, w czym jest problem? Chodzi o mojego syna. Kuba ma 17 lat i w ostatnim okresie w ogóle nie mogę z nim zapewnić kontaktu. I to jest problem ze starszym pokoleniem rodziców. Oni nie nadążają za rzeczywistością. Jeśli przy ostatnim okresie nie mogłeś się złapać kontaktu z synem, to może on jest córką? Understand? Understand? W ogóle no nie rozumiemy się. Może to zwykły bunt nastolatka? Nie, to nie to. Parę dni temu niespodziewanie wszedłem do jego pokoju. Siedział jak zwykle przy komputerze, ale na ekranie było zdjęcie związanej dziewczyny. Była prawie cała naga. Wyglądało to jak... Pornografia? No nie, to było takie drastyczne. Może syn lubi takie zabawy, dziewczyny? No nie wiem, no może go to kręci. Po prostu. To też byłaby zła wiadomość, ale... Obawiam się, że autorem tego zdjęcia był mój syn. I to jest ten trudny moment, kiedy jako rodzic musisz, chcesz wesprzeć własne dziecko w realizowaniu własnych pasji, oczywiście, ale z drugiej strony to dziecko prawdopodobnie powinno mieszkać w pokoju bez klamek. Synu, widzę, że ostatnio interesujesz się fotografią. Coś tam cyknę czasem. No to pochwal się staremu. Skąd miałeś klucz do piwnicy? Był w doniczce. Tylko nie mów mamie. Chcesz na 18 zamordować jakąś prostytutkę? Ale czemu pan tak myśli? Syn lubi fotografię. Ma nawet talent. Kupuje mu bardzo dobry sprzęt. I jak wtedy wszedłem do jego pokoju, to
Miałem wrażenie, że nie tylko oglądał to zdjęcie, ale zajmował się obróbką tego zdjęcia, retusz, no jakieś takie inne sprawy. Retusz, na pewno. To jest taka nowa wersja Photoshopa, w której jedną rękę trzeba trzymać w spodniach. Masz w domu Teda Bandiego, panie tato. Co tu się dzieje? Czemu w tym domu nigdy nie ma spokoju? Nie możesz załatwiać swoich spraw w biurze? Przestań, przecież ci mówiłem, że przed wyborami muszę zmienić firmę ochroniarską. To jest pan Marcin. Witam, Marcin Wilczyński, Agencja Ochrony Angelus Securitas. 2L1S. A kto by chciał na ciebie polować? Świr, wielki władca, co ochrony potrzebuje. Mam cię dosyć. Ciebie i tych twoich chorych jazd. Kuba, przestań, nie przy ludziach. Wyginaj do psychiatryka. Lekarzy ci trzeba, nie ochroniarzy. Rok temu w wypadku samochodowym zginęła moja żona, matka. W niewyjaśnionych okolicznościach uderzyła głową w tylny zderzak naszego SUV-a, a jeszcze tego samego dnia, właściwie to było 30 sekund później, 27 razy upadła na kuchenny nóż. Policja to kupiła, ale syn miał super zdjęcia. Po wizycie w domu klienta detektywi wrócili do Septagonu. Rozmawiali o nietypowych zasadach współpracy, które narzucił im polityk, kiedy do biura wtargnęła jak huragan pani Irenka z tajemniczymi pakunkami. Na przecenie w second handzie byłam i przyniosłam na kilogramy, bo przecież czasem to wyglądacie jak ostatnie lumpy. Ja to bardzo lubię stylizować. Tak, super. Trochę piję, co? Też mi się wydaje, że wjechała z rana jakaś soplicowa małpeczka, pani Irenko. Trochę piję, co? Ale idźcie teraz do tej roboty już, idźcie. Do kogo tam? Do szkoły idziecie, do kogo? Do Kuby. No Kuba właśnie. Ma na imię. Tylko, że ja się zastanawiam, jak my tam teraz pójdziemy, no? Jak wyglądam jak jakiś lokalny lumpo-hipster. Widzicie? Ja się nad tym zastanawiałem całe życie, a tu przyszedł prawdziwy detektyw i w sekundę rozwiązał zagadkę, co po łacinie znaczy Maryla Rodowicz. Gdy byłam mała, myślałam, że... Wyglądam jak jakiś lokalny lumpo-hipster. Dostałam właśnie zaproszenie od swojej dawnej koleżanki ze szkoły, Vanessy. No ale ona mnie przecież nienawidzi. Za co? No jak to za co? Za to, że zawsze byłam od niej lepsza. W czym? No we wszystkim. Nie, naprawdę, jeszcze zaproszenie na jakieś spotkanie klasowe. A królowa może być tylko jedna. Wiecie co? Ja chyba powinienem zatrudnić się w biurze detektywistycznym. Siema, byku, nad czym tam dzisiaj pracujesz? Gwałt, porwanie, rabunek? Gorzej. Grudy na rzęsach. Septagon. Kiedy środowisko LGBT próbuje rozwiązać zagadkę 15-letniego Kuby, Patrick Bateman rozpoczyna korypetycję z angielskiego. Hi. Bardzo się stresuję pierwszą lekcją. Nic nie przygotowałam, a powinnam. Więc jestem najgorsza. Just calm down. Na pierwszej lekcji tylko będziemy rozmawiać, żebym zobaczył, na jakim poziomie języka jesteś, okej? Okej, my name is Gabrysia and I like animals. Jestem bardzo nerwowa, nie? You like Eti? You like Eti? Przecież to jest Eti, debilu! Już lepiej zacznij jej owijać drut kolczasty wokół głowy, bo zaraz mnie zdenerwujesz, panie psychopato! You like Eti? Esri! You like Eti? Yeah, this is a very, very great tea. Very tasty, yeah? It's right. It's all right? To było pytanie? Ja wiem, że w mowie potocznej wszystko jest dopuszczalne, ale z czysto akademickiego punktu widzenia przydałaby się jakaś, nie wiem... inwersja? Człowieku, ratuj sytuację i włóż jej przynajmniej głowę do pralki i włącz na czwórkę. Understand? Understand? Yes. Finally. Trolls should never shut up. All right. Okay. Nothing. I'm very happy. Ja się tylko zastanawiam... Jak wyglądał casting do tej roli? Proszę pana, będzie grał pan psychola, ale nie z Polski. Umie pan mówić po angielsku? Pewnie. No to niech pan coś powie. A, yes, sure, of course, damn it. This a good tea. Me like.
I fuck your wife. Harvard czy Cambridge? Monkey in the morning. Trochę piję, co? Alright, okay. One. Okay. Now, some photo. Another one. Here. Czy on powiedział fucking apparat? Jest najlepszy nauczyciel angielskiego w historii ludzkości, tylko szkoda, że lobotomia nie zakończyła się pełnym sukcesem apparently. Apparently. This punk. We need him every goddamn time. Shit. Goddammit. Fucking shit. Detektywi, korzystając z nieobecności domowników, przeszukują, za zgodą klienta, pokój Kuby Lasonia. Taki biedny ten pokój, zero plakatów na ścianach, gadżetów, figurek. No, ja na jego miejscu bym to wszędzie porozwieszała. To wygląda tak, jakby on się tego wstydził. No to akurat dziwne. Bardzo dziwne. Trzymaj, ale założyłam, że się coraz częściej ze mną zgadzasz i powiedz, co się z nami dzieje? Tata Muminka mi wytłumaczył, jak z tobą postępować, ludzka wersjo małej mi. Przestań. Słuchaj, mnie bardziej dziwi to, że tu nie ma żadnych dysków, pendrive'ów, płyt. Nie ma nawet laptopa, na którym trzymamy te zdjęcia. Co nosisz ze sobą? Apparently. Fucking shit. No zobaczmy. Co jest coś? Nie, tu nie ma. Może coś tu być. Są tylko trzy karty SD. No i dobra, sprawdzam super. Sprawdzam je szybko, dobra? No dawaj. To też puste. Słuchaj, fotograf, pasjonat. Nie powinien mieć tysiące zdjęć, a tymczasem nic tutaj nie ma. Nic. No powiem ci tak, dziwi mnie to mega, tak? Mnie nie, bo tam z boku, na tym apparat, jest taki przycisk z napisem ON. I to wcale nie znaczy, że on czy on, tylko że ten aparat trzeba włączyć, włóczyk i zabierz ją, bo zaraz dojdzie do śmierci w wyniku 27-krotnego upadnięcia na nóż. Kiedy detektywi wyszli z domu Lasoniów, Ruda zauważyła, że jej samochód został porysowany. Co? Ty, co to jest? Jakaś kurde sa. Co to jest za sa? To jest wtedy, jak koleś z zagranicy przyjeżdża na dziwki do Polski, ale nie do końca zna język. Sato? Nie znasz ponosicie, jej. Nie znasz. Ja ci opowiem, cię, o co skąd chodzi. Twoja koleżanka miałaby wiedzieć, że akurat ty dzisiaj tutaj będziesz. Słuchaj, o tej to porze. Jest nieważne. Nie znasz Vanessy, jaka jest mściwa. Nawet ja nie jej poznać. Z twojego czasu odbiłam najlepszego chłopaka z klasy, czarnego. Szok. To było rasistowskie. Czarnego. Szok. Posłuchaj, ktoś przed chodnikiem mazał, albo to Kuba rozładowuje swoją frustrację. Czy nie będę jechał takim autem teraz, lepiej odbierz się jak najszybciej swoje z warsztatu. Ruda ma tak zwany krótki zapłon. Oj, rozmiar nie ma znaczenia! Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to dzwonił do mnie, powiedział mi o wszystkim. Tak? Bardzo się cieszę z Państwa Fundacji. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marcin, jak widać, Wilczyński. Czyli wie Pani, że jesteśmy zainteresowani twórczością Kuby Lasonia. W domu jest kasa, więc on nie będzie się chciał poddać żadnym rygorom z góry. Ja rozumiem, natomiast w naszej ofercie, wie Pani, pieniądze to tylko dodatek. My proponujemy pracę z najlepszymi, a nawet wyjazd za granicę. Nawet wyjazd za granicę? Żeby robić zdjęcia swoim apparatem? I fuck your wife! I fuck your wife in your bed! Man, nie przykładasz się ostatnio, wygląda by ci kurwa nie zależało. Jak ci się nie podoba, to sam sobie rób fotki i z chęcią się wycofam. Ała! Pojebie? Of course not! Mamy tu nieprzytomną, półnagą, związaną dziewczynę, której robimy zdjęcia, a ty mi mówisz, że mnie pojebało. Mam cię zabić, moją perfect pronunciation. Damn it. Teraz będę miał siniaka. Kurwa, to jest jakiś joke? A ty myślisz, że jestem głupi? Wszystko mam nagrane. Jak mnie nękasz, jak zmuszasz do tych chorych zdjęć. Jestem nieletni i za wszystko odpowiesz, skurwa. You know what?
Ja myślę, że... jeżeli miałbym pójść na dno, na pewno nie Leon. Jak miałbym pójść na dno, to na pewno nie Leon. Ja rozwiązałem zagadkę, to jest Joanna Krupa! Rozumiesz, kur**an? Rozumiesz, kur**an? Co, twój tatuś wkrótce startuje na wybory, tak? Może wkrótce every people dowiedzą się, że syn radnego to perwer, który lubi dead woman. Martwe woman. To będzie jego the end. Rozumiesz? Tymczasem w biurze Septagonu Max dalej prześwietlał Kubę. Szło mu jak po grudzie. Rzęsy to nie taka prosta sprawa. O Boże, gdzie ja jestem? Jezus. Chodź tu, pokaż się z boku jeden! Co mi zrobiłeś? Wypuść mnie! Pokaż się z boku, słyszysz? Bo zadzwonię na policję! Zamknij się, odcinek kręcę! And what do you gonna tell them, huh? Pytam się, co im powiesz? Wiesz, co im powiem? Że mnie naćpałeś, chciałeś zgwałcić i zrobiłeś mi krzywdę! Zobacz, co mi zrobiłeś! Jak pójdziesz na policję, zniszczę cię. To zniszczę cię. Ponieważ zdjęcia z dzisiejszej sesji trafią do sieci. Będziesz wszędzie, wszędzie! Do you understand? Okej, spróbujmy wejść w umysł psychopaty. Porwał dziewczynę, zrobił jej zdjęcia i teraz ją szantażuje, że pokaże wszystkim te zdjęcia, jeżeli ona o tych zdjęciach komuś powie i nawet nic za to nie... Killer! Killer, ty jesteś popierduka, nie killer! Tak się tego nie robi. Żeby zrobili o tobie film z Zakiem Efronem albo Piotrem Stramowskim, powinieneś się teraz trochę potorturować. Brakiem inwersji. All right? You understand? How to keep the secret? Ja twoim... Jesteś chory. Słuchaj, że jesteś psycholem, rozumiesz? Detektywi od rana śledzą Kubę. Kiedy byli pewni, że nastolatek idzie do szkoły, wyprzedzili go i w bezpiecznej odległości czekali, aż się pojawi. Ale powiem ci tak, do mnie dzwonił wczoraj klient i powiedział mi tytuł filmu, który oglądał Kuba. No i co nasz młody fotograf oglądał? Tragedia. Krwawa krew 3. Krwawa krew 3. Serio? Krwawa krew 3. Mogli wykorzystać dowolną nazwę horroru. A nawet jeśli nie mogli... To wystarczyło ją trochę zmodyfikować, nie wiem. Zielonogórska masakra piłą mechaniczną. Hostel 4 na Helu przez 2L. Piła 11, czyli atak nastukanej pani Irenki. Nie wiem, cokolwiek mogli wybrać wszystko, a postawili na krwawą krew. Jak oni to przetłumaczyli na angielski? Sure shit? Z ciekawości obejrzałem tani polski gniot typu gore. Patrz. Delikatnie, za siebie. Kurde. Patrz, jak on się dziwnie zachowuje. To prawda, idzie do szkoły zamiast... Na kurwia pajacyki do szkoły. Szybko zgarniamy gnoja, zanim obejrzy krwawą krew 4 i dojdzie do jakiejś tragedii. Oczywiście w wyniku kinematografii. Oh, I won't stop it. Don't worry. I won't let you waste your talent. We will work it out. Mam pomysł, poczekaj. Sorry, I'm yes? sorry. Słucham? I'm sorry, do you have zapalniczkę? Proszę panią, to jest szkoła i tutaj się nie pali. No tak, jestem po prostu, no nie zauważyłam, bardzo przepraszam, ale przez przypadek udało mi się podsłuchać, jak pan rozmawiał tutaj z dziewczynami i pan angielski jest rewelacyjny. Mała Mima tendencje z sadomaso, apparently. Ciekawy, czy Jeffrey Dahmer zorientuje się, że jest trollowany. Super. To może dlatego, że nie jestem Polakiem, jestem John. To się naprawdę świetnie składa, bo ja właśnie szukam takiego speakera, to znaczy teachera. Potrzebuję się trochę podszkolić, no nie ukrywam, no ciężko mam z tym językiem obcym, no jest... bardzo sorry, ale ja teraz jestem zajęty, ja muszę już naprawdę iść. Pana... What's going on? Skurczę, ja tak nie znalazłem trochę czasu. This is my card. My jutro name is John, piąta, tak? Dobra. Mam numer do Johna, psychopaty seryjnego zabójcy. I co myślicie, że do niego nie zadzwonię? 6, 9, 5...
Włączę wam głośno mówiąc. Przepraszamy, wybrałeś niepoprawny numer. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Sorry, the number you are calling is incorrect. Please check the number and try later. Przepraszam. To na pewno on mówi po polsku i po angielsku. No można by nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że są bliżej Kuby niż jacykolwiek jego kumple. A to właściwie tylko i wyłącznie z tego powodu, że młody nie ma żadnych kumpli. Dobre relacje z nauczycielami to jedno, ale nie znam nastolatka, który by się kumplował z Belframi. To było trochę dziwne. Nieprawda, kiedy ja uczyłem angielskiego, kumplowałem się z wieloma uczniami, ale z drugiej strony... Ciężko udawać, że nie znasz kogoś, kto regularnie sprzedaje ci mefedron? A tak serio, napisał do mnie niedawno chłopak, którego kiedyś uczyłem angielskiego, dzisiaj ma 20 lat i pisze do mnie taki podekscytowany: panie Maćku, uczył mnie pan kiedyś angielskiego, tu i tu, w tym roczniku, uczyliśmy się tego i tego, zajęcia były super, pamięta mnie pan? A ja mu mówię, nie. Koniec. Patrz, dostał jakiegoś SMS-a. No. Przejmiesz go? A niby jak, przecież nie mam tego numeru. Jak nie dam rady? Oczywiście, że dam radę. No. A, no ja nie dam rady? No, dałbym radę, tylko musiałbym mieć dokładną godzinę, minutę, jakby czas dokładny tego, kiedy dostał tego SMS-a. 11.45. I za to właśnie lubię Maxa. Ja też. Potrafi przejąć czyjegoś SMS-a, znając tylko godzinę jego przesłania. Ale niestety nie wie, która jest godzina, bo najwyraźniej nie umie podzielić 11 przez 45. To nie są proste sprawy. Mam jeden numer telefonu, który może nas szczególnie zainteresować. Mhm. A ten numer należy do... No to kogo? Powiem wam, ale najpierw przeczytam jego treść. Mhm. Uwaga. Masz być u mnie, nie kombinuj, jeżeli zależy ci na ojcu. Czyli szantaż. Szantaż. A ten SMS został wysłany z numeru pana Johna McGrata. Sorry, the number you are calling is incorrect. Please John, stop pretending. We all know it's you. Co? To jest ważniejsze, ja właśnie załatwiam tą zdzirę. Vanessa. Vanessa Stresse. Chciała wojny, to będzie umiała. I tyle. To znaczy? Opublikowałam na swoim profilu zdjęcie mojego autka porysowanego przez tą całą idiotkę. Ale jeszcze dodałam opis. Słuchajcie. Tak Esa odreagowuje swój nieudany związek. Żenua i smuteczek. Ruda to powinna iść na casting do jakiegoś filmu Tarantino, bo oni w tym Septagonie zatrudniają naprawdę zimnokrwistych skurwysynów. Proszę pani, jeśli mamy panią przyjąć do Septagonu, to musimy wiedzieć, co by pani zrobiła w sytuacji, gdyby, nie wiem, koleżanka zniszczyła pani służbowy samochód. Proste jak włóczyki. Wrzucam na fejsa fotę i daję opis żenuła i smuteczek. Au! Proszę pani, my tu szukamy ludzi, którzy będą jak Harrison Ford w Łowce Androidów, jak Clint Eastwood w Brudnym Harrym, jak Leo DiCaprio w Wyspie Tajemnic. No dobra, mogę ewentualnie dopisać XD YOLO. Peniska na drogę. Everything is according to the plan. Uploading 112 photos. Check your current Xcoin quotation and incomes. Ha, we're gonna be rich. Cześć, kochanie. Hello, darling. Słuchaj, zdjęcia Kuby wyszły świetnie. Nawet lepiej niż ostatnio. Asyriu, darling. Asyriu, darling? Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale zostało przetłumaczone jako cześć skarbie. I oczywiście ma to sens, o ile twoje korki z angielskiego wyglądały tak. Let's learn about the letter R. R is for red. R is for robot. R is for rape me, my friend. Tymczasem w domu Lasoniów klient detektywów chce naprawić relację z synem. Nie wie jeszcze, że Kuba jest szantażowany przez swojego wychowawcę. Znowu jesteś pijany w środku dnia? Tak,
synu, kupiłem brandy i tak intensywnie patrzyłem na zamkniętą butelkę, że aż mnie ścięło. Czemu ja tej sztuczki nie znałem na studiach? Powinieneś się wstydzić. Mama nigdy by na coś takiego nie pozwoliła. Nic nie piłem. Chciałem, ale nic nie piłem. Źle się czuję, coś mi ręka drętwieje. A wywróciłem się, bo naprawdę źle się poczułem. Ciekawe. Zawsze mówisz, że to albo zawał, albo upał, albo choroba filipińska. Nigdy nie przyznasz, że po prostu jesteś pijany. Nic nie piłem. Naprawdę nic nie piłem. Mi też mamy brakuje. Ale nic tam już jej nie wróci. Zostaliśmy sami, ja i ty. Wiesz, czego by mama chciała? Zostać pochowana, ale wtedy nie mógłbym jej obgryzać paznokci u stóp. Pomyślał Kuba. Nie zapominajmy, że on jest trochę dziwny. W szkole by powiedzieli, że trzeba mu poświęcić trochę więcej uwagi. Nie, jest debilem. Detektywi przygotowują się na spotkanie z Johnem McGraffem, wychowawcą Kuby. Tymczasem GPS, który Ruda i szef umieścili w torbie na aparat chłopaka, sygnalizuje, że nastolatek zbliża się do domu wychowawcy. No rzeczywiście dziwne. Dobra, trzymaj. Marcin Doman nie odbierał telefonu Maxa, ponieważ obserwował mężczyznę, który coś majstrował przy jego aucie. On nic nie majstrował, to jest kękę. Ty, gościu, robisz? Jak to co? Zrobiłem to, chłopak. Nie chcę za to nikogo już dłużej przepraszać, że jestem dowodem, że można. Come on. SSA. I co to znaczy SSA? Straż sąsiedzka, antyzawaj drogowa. Pilnujemy, żeby nasze ulice były przyjazne. Co ty do mnie pieprzysz, stary, co jestem w ukrytej kamerze? Dobra, spadł wam. Raz! Puste! Kiedy zobaczyłem Rudą w kałuży krwi, to mnie zmroziło. Pierwsza myśl była taka, spieprzyłem to. Druga, trzeba przyjąć nad tym kontrolę. Na trzecią nie było już czasu. Martusia, spokojnie. Co ty? Nie masz podejrzeń tego gardła? Czy tylko ja usłyszałem w tym pytaniu odrobinkę rozczarowania? Wstawaj. Usiądź tutaj. Co ty? No farba. Siadaj. Kuba, o co tutaj chodzi? No bo to miało być tak, no, Ja naprawdę mów! Inaczej podnależne gruntowi gardło! Chyba swoją dykcją, on nawet po polsku nie chuja? Podnależne gruntowi gardło! Spokojnie! Idziemy z Kubą się na spacery! Spokojnie, nikomu nie musi nic stać! Faka! John, odrzuć ten nóż! Drop the knife! Nie ruszaj, kłapę! Nie pogarzaj swojej strasz! Nie drop the bass, tylko drop the knife! Widzicie, ile problemów wynika z braku kompetencji językowych? Zaraz ktoś przez to zginie. Tak, że jesteś na to. Nie, spokojnie, to jest tylko farba. Dzięki. Tak, to tylko farba. To tylko farba? Przetarmy! Psychopata porywał dziewczyn. Podawał im środki usypiające. Swoją drogą nie do końca rozumiem, jak Ruda mogła dać się na to nabrać. Może, nie wiem, spędzała na kursie dla detektywów za dużo czasu, plotąc wianki z panną Migotką. Niewolił je w swoim domu. Angażował w to wszystko idiotę nastolatka i na koniec okazuje się, że krew to była farba? Co to jest, miejsce zbrodni czy lekcje plastyki w przedszkolu, demet? Potwierdziła się teoria Maxa. John i Alicja handlowali nielegalnie zdobytymi zdjęciami w darknecie. John McGrath za szantaż, podawanie substancji mogących zagrażać zdrowiu i życiu oraz bezprawne wykorzystywanie wizerunku swoich ofiar otrzymał wyrok 6 lat więzienia. John Gacy polskich seriali paradokumentalnych pójdzie siedzieć za nielegalne wykorzystanie wizerunku. Bądź waść, wstyd oszczędź! A do was, szczególnie ludzi młodych, mam gorący apel. Niektórzy dorośli są mocno porąbani i mogą czasem prosić was o zrobienie czegoś idiotycznego, na przykład: hey boy, can you make photo of this dead girl with your aparat? Nie bądźcie naiwni, nie dajcie się podejść. Po prostu nie róbcie niczego, czego nie zrobiłby Kapitan Ameryka. Chyba że będzie dobrze płacił, wtedy łapcie za aparat i pomagajcie panu kryminaliście. Gdzie wy macie serce?
Don't. Z tych wszystkich emocji serce klienta nie wytrzymało. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w waszym ukochanym uniwersum Septagonu. Dzięki temu odcinkowi wiemy, że istnieje film Krwawa Krew 3. Mi chyba to nie jest pisane. Jestem bardziej skomplikowany. Jedno to życie na mnie przypisane. Pierwszą połowę dawno zmarnowałem. No, ogłoszenia parafialne. Dziewiątego lipca z okazji dziesięciolecia istnienia mojego kanału mam dla was film, właściwie to wy macie dla mnie film, z wami w roli głównej. Zrobimy premierę na godzinę 15, 29 lipca na godzinę 15, a zaraz potem zabieram się za podpisywanie tego cuda. Będę wrzucał relacje na Insta Stories, także serdecznie zapraszam na mój Instagram, gdzie będziecie mogli po prostu to zobaczyć i się ze mnie pośmiać, że będę znowu północy to robił. Pamiętajcie również, że właśnie przez Instagram najlepiej wysyłać mi swoje propozycje kolejnych odcinków, a także w ogóle komunikować się ze mną w sprawach wszelakich, także właśnie tam odsyłam. I to na dzisiaj tyle, do zobaczenia w następnym odcinku. Buja! Żeby zrobili o tobie film z Zakiem Efronem albo Piotrem Stramowskim, powinieneś. To jest ten najlepszy nauczyciel angielskiego w historii ludzkości, tylko szkoda, że tylko że trzeba ten aparat włączyć w uczyki, zabierz ją, bo zaraz dojdzie do 20...